Drużyna na pewno nie tak sobie wyobrażacie grę dzisiaj przeciwko drużynie akademickiej z Warszawy. Szybko was zaskoczyli bramkami, no i później już nie udało się nic obronić, mimo że sytuacji nie brakowało. No tak, no myśmy się spodziewali, że ten mecz na pewno z tych naszych trzech ostatnich będzie najtrudniejszy, bo już w kartuzach nam ta Warszawa nie leżała, czy tam w Kiłpinie. No jak powiem, że mieliśmy pecha, no to ktoś powie, że jestem głupi, bo było 8-3 i to jeszcze dwie bramki strzeliśmy z połowy boiska gdzieś tam przy ich stracie. No ale przy 4-1 wychodzimy na drugą połowę, mamy słupek, mamy do pustej, mamy tyle sytuacji, nie strzelamy nawet na 4-2, a myślę, że gdyby się strzeli na 4-2 i trochę przełamali tą niemoc strzelecką wcześniej, to mogłoby być różnie, no a że faulowaliśmy jakoś dziwnie, strasznie, to wyszło jak wyszło. Trzeba przyznać, że forma bramkarzy w drużynie akademickiej dzisiaj fenomenalna, w zasadzie nie zawinili przy żadnej z bramek. Dzisiaj? No w Kiłpinie też. W Kiłpinie też man of the match dostał bramkarz Warszawy. Tutaj jeden i drugi co bronili, to jest koniec. No na pewno nam zabrakło dzisiaj Kajtka w tej bramce i to było gdzieś czuć, bo Piotrek po takiej przerwie chyba troszkę był przestraszony mimo wszystko, za bardzo chciał coś pokazać. Nie mam do niego pretensji, no bo wiadomo, po takim czasie ciężko się wchodzi, ale myślę, że gdzieś tam gdybyśmy mieli Kajtkę, też by mogło być troszkę inaczej. Dzisiaj fenomenalny mecz, 4 bramki w drugiej połowie, w zasadzie tylko ty strzelałeś rywalom. Powiedz, jak ocenisz ten mecz z swojej perspektywy? No wynik pokazuje, że było łatwo, a tak do końca nie było na boisku, bo rywale też mieli bardzo dużo sytuacji. Ten mecz nam się po prostu bardzo dobrze ułożył w pierwszej połowie, już wygrywaliśmy 4-1. Potem no, mi nie zostało nic innego, no, miałem dwa przedłużone karne, także to też koledzy walczyli, to dla mnie. No i jakoś dzisiaj wszystko wchodziło i taki miałem dzień, więc bardzo fajnie. Dziękuję też kolegom za wybiegany mecz. No i w końcu się odblokowaliśmy, bo ostatnio dwie porażki nie przystoiły nam, no, po prostu. Trzeba przyznać, że dobrze się gra, jak się wie, że ma się dobrych bramkarzy za sobą, bo dzisiaj twoi koledzy bronili fenomenalnie. Tak. No, dzisiaj mówiliśmy w szatni, że dzisiaj, żeby... Kluczem do naszego zwycięstwa jest postawa bramkarzy i naprawdę super się i Kasi i Michał w drugiej połowie, bo już takie było założenie przed meczem, że będą grali po połówce, super bronili, super nam wyjęli dzisiaj mecz tak naprawdę i oni są bohaterami. Trenerze, dzisiaj na pewno może być pan zadowolony z postawy bramkarzy, którzy zagrali fenomenalne spotkanie, jeden w jednej połowie, drugi w drugiej połowie, no i przez to kartuzianie musieli stracić te punkty. No tak, przed meczem powiedziałem bramkarzom, że to czas, aby zrehabilitować się za tyle wpuszczonych goli. No bo wstawię następnego, tak? A następny to 16-latek, bardzo zdolny również, który czeka tylko na swoją szansę. Widać, podziałało. No ale jestem zadowolony z powrotu takiej formy, którą mieliśmy. Nie ukrywam, że Akademickie Mistrzostwa Polski rok temu zdecydowały o tym, że gdzieś w którymś momencie odpadliśmy z rywalizacji o Ekstraklasę. No i tutaj również w tym najważniejszym momencie, te dwa poprzednie mecze po mistrzostwach, no przegrane. Gdzieś nie poznawałem swojego zespołu, również patrzyłem to pod kątem słabości trenera, tak? Ale dzisiaj tak porozmawialiśmy sobie fajnie, przepracowaliśmy bardzo dobrze ten tydzień. No i widać efekty, no bo wynik mówi sam za siebie. Ja sam jestem zaskoczony, bo oceniam grę kartuzian bardzo wysoko. Jako pretendentów nawet do takiego czarnego konia, który chciał pokazać, że potrafią w rok zrobić awans. Jednakże no, tutaj zweryfikowaliśmy ich na całe szczęście. Wracamy może nie do gry, ale wracamy w te górne rejony tabeli. Na pewno łatwo nie oddamy skóry i myślę, że będziemy decydować o tym, kto awansuje, bo wszystkie zespoły, te najważniejsze, jeszcze czeka przyjazd do Warszawy i już się możecie nas bać. No właśnie, czy kamery pomagają drużynie z Warszawy? Bo jak jest relacja na żywo, to drużyna z Warszawy wygrywa. No takie odnoszę wrażenie, ja to do kamer jestem przyzwyczajony, one mi też wręcz pomagają, mobilizują. Tak pozytywnie, myślę, że kto z kim przystaje, czyli takiego, jakiego mają trenera, to tak widać, to może oddziaływać również na moich zawodników.